Bronowie 10 marca odbył się turniej finałowy o Mistrzostwo Województwa Kujawsko-Pomorskiego w halowej odmianie hokeja na trawie w kategorii wiekowej Młodziczka i Młodzik. Pierwszy mecz półfinałowy dziewcząt zapowiadał się bardzo ciekawie. Zagrały w nim drużyny LKS-u Rogowo, która w rundzie zasadniczej zajęła trzecie miejsce, i zespół UKS-u Laski Wielkie, druga drużyna rundy zasadniczej, posiadająca najlepszy bilans bramkowy turnieju. Końcowy rezultat mówi wszystko o tym spotkaniu. LKS Rogowo, UKS Laski Wielkie, 2-7. W tym spotkaniu zwyciężyły zawodniczki UKS-u Laski Wielkie i to one zameldowały się w wielkim finale. Druga para półfinałowa to LKS Gąsawa, faworyt tego spotkania, drużyna numer 1 rundy zasadniczej, i Hokej Klub Pomorzani Toruń, drużyna, która zajęła czwarte miejsce w rozgrywkach. Kibice gąsawskiego zespołu zgromadzeni na trybunach mogli przecierać oczy ze zdziwienia. To nie był dzień zawodniczek LKS-u Gąsawa. Co prawda wygrały to spotkanie z Hokej Klub Pomorzani Toruń 1-0, ale sama gra pozostawiała wiele do życzenia i nie był to najlepszy prognostyk przed zbliżającym się wielkim finałem. Zespół LKS-u Gąsawa wygrywa to spotkanie i wraz z zespołem UKS-u Laski Wielkie zagra w wielkim finale. O medal brązowy mistrzostw zagrają zespoły LKS-u Rogowo i Hokej Klub Pomorzanina Toruń. Witam z Gronowa, za nami pierwszy finał halowych mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii wiekowej Młodzik i mamy pierwszą niespodziankę, powiem wręcz sensację. Dotychczasowy lider tych rozgrywek UKS Bałagany Łubianka, które wszystkie swe spotkania wygrywał, w 8 spotkaniach zdobył 24 punkty. W tym najważniejszym spotkaniu w meczu finałowym w czasie regulaminowym zremisował z LKS-em Rogowo 2-2 i czekały nas bardzo, 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 i mógłbym to bardzo, bardzo powtarzać, emocje. W zagrywkach karnych, które są zawsze loterią, lepszymi strzelcami okazali się zawodnicy LKS-u Rogowo, wygrywając to spotkanie 3-1, o ile się znowu moja pamięć nie myli, ale proszę mi wierzyć, tu był szał radości na trybunach, kiedy Rogowo zdobywało tytuł mistrza. I niestety okazało się, że na nic cała walka we wszystkich czterech turniejach, wystarczy zwyciężyć w meczu finałowym. Szkoda, bardzo żal mi zawodników UKS-u Bałaganów Łubianka, no ale trudno. Należy grać do końca i wygrywać te spotkania. Jeszcze raz mistrzem województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii wiekowej Młodzik został zespół LKS-u Rogowo. Mecz o trzecie miejsce to niewykorzystana szansa przez zawodniczki Hokej Klubu Pomorzanina Toruń. To spotkanie to mecz walki dwóch wyrównanych drużyn, w którym rogowska drużyna była o jedno trafienie lepsza. Była po prostu skuteczniejsza, a nieskuteczność toruńskiej drużyny wprost raziła, i tak było przez cały sezon halowy 2023-2024. I to podsumowanie tego spotkania. LKS Rogowo, Hokej Klub Pomorzanin Toruń 1-0, i to rogowska drużyna staje na najniższym podium. Jest brązowym medalistą halowych mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego. O
o tym, że nie jest to dzień zawodniczek LKS-u Gąsawa, mogliśmy przekonać się już w spotkaniu z Hockey Klubem Pomorzanin Toruń. I niestety dla zawodniczek z Gąsawy to był ich pechowy dzień. Raziły brakiem skuteczności, ich gra po prostu się nie kleiła. Zawodniczkom UKS-u Lasek Wielkich nie pozostawało nic innego, jak tylko wygrać to spotkanie. I to zrobiły, pokonały gąsawski zespół 3-0 i to one zostały mistrzyniami województwa kujawsko-pomorskiego w halowej odmianie hokeja na trawie w kategorii wiekowej młodziczka. Zgasły światła, ceremonia rozdania medali za nami i teraz już na spokojnie słyszycie Państwo, jak bandy są rozbierane. I teraz już na spokojnie drużyną numer 1, mistrzem województwa kujawsko-pomorskiego w halowych rozgrywkach hokeja na trawie w kategorii młodzik został zespół LKS-u Rogowo i to on będzie reprezentował województwo kujawsko-pomorskie na Mistrzostwach Polski Młodzików. Drugą drużyną został zespół UKS-u Bałaganu Lubianka. Trzecią drużyną jest zespół LKS-u Rogowo. Czwartą drużyną LKS Gąsawa Pierwsza w kategorii wiekowej młodziczka. Mistrzyniami zostały zawodniczki UKS-u Laski Wielkie, zwyciężając w wielkim finale z LKS-em Gąsawa 3-0, wygrały w pełni zasłużenie. Drugą drużyną jest zespół LKS-u Gąsawa, trzecią drużyną LKS-u Rogowo, czwartą drużyną zespół Hockey Klub Pomorzanin Toruń. I cóż, do zobaczenia już na boiskach otwartych. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.